na jakąś godzinkę 14 będę na bazie, także... 20.13, ja mam pół godziny do miejscówki swojej. Nie wiem, czy będzie to widać, ale jak fajnie jest słoneczko, on schodzi. O, co wy podglądacie mnie? Idziemy na obchodzik. Dzień dobry, w poniedziałek. Witam was w kolejnym vlogu. Poniedziałek. Sylwo Boss zaczyna pracę o godzinie 17.57. 17.57. Tak się kaszle. No. Ja się rozpakowuję właśnie do auta, ale najpierw muszę się napić, bo suszy. Suszy. Oj. Także napiję się i tak. Opowiem wam, jaki jest gry plan. Standardowo, jak to w poniedziałki bywa, Sylwo Boss ładuje papier do Wilna. Czyli nic się nie zmienia. Dalej orka z papierem, orka. No ale co zrobić, takie ładunki są na tą chwilę. Po prostu i tak trzeba robić. Co trzeba, to się robi. Nie ma lekko, nie? No i tak, ładuję ten papier i jutro na godzinkę 16 czasu litewskiego zrzutka. Także ja się tutaj rozpakowuję. Aha, no dzisiaj to już jeździłem troszeczkę mercedesikiem, no ale nic wam nie nagrałem, bo byłem u mechanika. Mercedesik dostał nowy olej, nowe filtry, filtr powietrza, filtr kabinowy, osuszacz. Co jeszcze? No i no, filtr oleju, filtr powietrza, osuszacz i kabinowy, tak. Paliwowe będą wymieniane gdzieś za 2 miesiące, myślę w grudniu wymienić paliwowe, filtry, separator i AdBlue. Także tak to się kształtuje. Także zobaczymy. Filtr powietrza był strasznie brudny, także zobaczymy, czy to się jakoś odzwierciedli w spalaniu, bo no, auto zdecydowanie chyba trochę mało powietrza dostawało przez ten filtr. Trochę przegołem po prostu z tymi kilometrami. No, mogłem wcześniej ten filtr powietrza zmienić, no ale trudno. Będę teraz pilnował po prostu tego. Także zobaczymy, jak teraz będzie auto się sprawować dzisiaj w pełnym tonażu i spalanie i tak dalej, i tak dalej. Także nie przedłużam, rozpakowuję się tutaj, szykuję do jazdy i grzeję na załadunek tego papieru, także trzeba będzie troszkę się poruszać przed wieczorkiem, pospinać, pogimnastykować, no ale przyda się Sylwo Bossowi, bo chcę trochę schudnąć, także ja tam takiego ruchu się nie boję, także robota na chłodni to nie dla mnie. Dobra, widzimy się później. Ja już na szlaku, załadowany. Kamerka mi się rozładowała, nic nie nagrałem dla was z załadunku, rozładunku. Kurczę, bo normalnie mi padła kamera. No. Także lecę sobie, jeszcze mam niecałe pewnie 2 godzinki do granicy. Ale do samej granicy nie będę się pchał. Pojadę sobie na Żubrynka, na parking, na starą drogę zjadę. I tam na Żubrynie sobie po prostu stanę na noc. Pewnie gdzieś będę na jakąś 23 z minutami. I tyle, i prześpię się. I jutro o 10 trzeba będzie ruszyć na 15 zrzutka w Wilnie. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć, słuchajcie, załadowane mam 24 tony i 300 kilo, także full, można powiedzieć, na fulla. I powiem wam, że po wymianie tego filtra powietrza to ten samochód to jest w ogóle no inna bajka, nie? No był zawalony tamten filtr, był, bo ja byłem przy tym
chłopaki mi pokazywali, no to no, przeholowałem trochę za długo. Jakoś tak się, kurde, złożyło, że za długo. I po prostu, no, trzeba to częściej zmieniać. I powiem wam, że teraz autko, kurde, idzie. Normalnie rozpędza się. 24 ponad tony, ale, kurde, siłę ma, naprawdę. Ma siłę, w ogóle inna jazda. Myślę, że spalanie będzie też sporo mniejsze. Na pewno z litr zgubię na bank tego spalania po tej wymianie. No i co poza tym? 16 stopni jeszcze jest, w miarę ciepło. I cisnę. Także do Żubrynka się doleci, na spokojnie się nockę zrobi. Jutro nie muszę się rano zrywać. 8:09 się wstanie i tyle. Jeszcze jak zajadę na parking dzisiaj nocy, to jeszcze sprawdzę raz te koła, nie? Mam teraz tą czerwoną naczepę, gdzie były klocki wymieniane. I te koła się jeszcze trochę grzały, kurczę, na poprzedniej trasie. Zobaczę, jak to teraz będzie. No kurczę, no i teraz o, jedzie, nie wiadomo jak jedzie, raz szybko, raz wolno. Także co, trzeba go, kurde, łykać, bo to mówię tam. Niestabilny jest gościu. Raz jedzie 75, raz 85, raz 70. Także zadowolony jestem po wymianie, naprawdę. Jest to bardzo ważne, żeby to na czas robić. To już ja po prostu więcej tego nie przegapię, nie? To, co mówi serwis Mercedesa, to jest dla nich to olej co 120 tysięcy, żeby wymieniać. No to gdzie to, kurde, do grobu? Trzeba to robić. Mówię 70. Ja uważam, że między 70 a 80 tysięcy trzeba wymieniać olej, nie? No i najlepiej. I najlepiej wtedy też i filtr powietrza, nie? Filtr oleju, filtr powietrza. Także wtedy jest git. Nie ma problemu z niczym. No, dobra, ja pomykam. Będę na miejscu, to sprawdzimy. Sprawdzę z wami jeszcze te koła, nie? No i ja już na Żubrynku. Zrobiłem zakończenie. Idziemy, słuchajcie, zobaczymy te koła. Jak one tam teraz, nie? Czy się grzeją, czy się nie grzeją? Zobaczymy. Oj, ale już zmęczony jestem, śpiący. A, jeszcze. O, teraz te lampy wam pokażę. Jak się zapali te lampy. O, widzicie? To one fajnie oświetlają tu cały bok. Się fajnie cofa, nie? Teraz zobaczymy. No, tu jest ładnie. O kurczę. Super. 24 ponad tony. Ponad 24 tony jest i tylko letnie koła. Idziemy dalej. O, tu też mamy oświetlone. Kurde, elegancko, powiem wam. Ledwo letnie koła, nie? Także super. Świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Także co, moi drodzy, ja na dzisiaj kończę. O, idę płacić za parking. Szybka jakaś kolacyjka malutka, jakiś serek wiejski. I cóż, trzeba iść spać. Właśnie spać. Także mój miecio nocną porą wygląda tak.
olej dzisiaj nowy dostał, naprawdę. I ten filtr, powiem Wam, że no auto jest, kurczę, w ogóle inne, nie? Oj, siadamy do środka, bo zimno jest. Powiem Wam, że już jest zimno. Auto w ogóle inaczej. Teraz zaraz Wam pokażę w tabletach, jak to wygląda. Jak to wygląda w tabletach, jak się te światełko świeci, nie? Boczne. Zobaczcie. Nie wiem, czy będzie widać. O, i te zaraz je wyłączę. O, to jest coś takiego. Szkodowo, nie? W ogóle te tablety to one dużo jaśniej pokazują niż zwykłe lusterka, nie? Także w nocy też już się inaczej troszeczkę cofa, bo zobaczcie, nawet bez żadnych wstecznych świateł to jest widać, nie? A teraz jak zapalę, zobaczcie, co się dzieje, nie? Jak jest elegancko, wszystko widać. Drugi bok. Nie wiem, czy będzie widać coś z daleka. No. Drugi bok też jest. Zaraz, poczekajcie. Ja inaczej to zrobię. O, teraz Wam pokażę. Zobaczcie prawą stronę, jak wygląda, jak jest oświetlona, nie? Także powiem Wam, że naprawdę robi to robotę. Robi to robotę, moi drodzy. Obrócę Was. Obrócę Was z powrotem. No. Także powiem Wam, że bardzo fajnie. Fajnie robi to robotę. Te światełka. Wyłączyłem, już gdzieś nie świeci. Dobra, gasimy maszynkę, zgasimy. Nie będziemy klepać, bo tu chłopaki śpią. No, także co? Robi to naprawdę robotę. W nocy cofanie, no to jest naprawdę, naprawdę fajnie wszystko widać. No i co? I co? I się zacięłem. No, także idę płacić za parking, jestem zmęczony, jem kolacyjkę i będę odzywał się rano do Was. Także trzymajcie się, do jutra. Hej. Siemanderko, siemanderko. Zobaczcie, co się dzieje na parkingu. Jakieś rozładunki, dźwigi. Jest godzina która? 8:23, ja już wstałem. Wtorek rano. Panowie chyba będą przeładowywać towar, mi się wydaje, na żubrynku. Jakieś stalowe elementy. Wielkie kątowniki. Ja Wam się na razie nie pokażę, bo wyglądam słabo. Dopiero co się podniosłem. Także o, taki dźwig sobie stoi. I sobie panowie zdejmują. A ja co, ogarniam się, myję. Mam jeszcze 1,5 godziny w sumie do wyjazdu. Także na spokojnie. Jakieś śniadanko się ogarnie. Kawusie. Umyć się, uszykować. I będziemy grzać. No, teraz się mogę Wam pokazać. Bo jestem troszkę ogarnięty bardziej. No i co tu się dzieje? Zobaczcie sobie. Przeładowują panowie. Nie wiem, czy to widać. Przeładowują sobie dźwigiem te stalowe elementy. Jakieś inne jeszcze rzeczy, blacha chyba jakaś. Na drugie autko. Także robota wrze. No, a ja co? Już jestem w zasadzie ogarnięty, ale jeszcze mam czasu. Zaraz zobaczymy. 10:20. Jeszcze mam 50-40 minut w zasadzie do 11, ale i tak nie mogę wcześniej ruszyć jako 10, nie? Po 10 nawet parę minut. Z tego względu, że no tam 2 godziny przed awizacją najwcześniej można wjechać na firmę, inaczej nie wpuszczą, nie? No i co? Co ja zrobiłem? Teraz ja Wam pokażę, co ja zrobiłem. Czego już dawno nie robiłem. Uruchomiłem telewizor. Nie wiem, jak on tam
kiedyś oglądałem sporo, ale potem weszły te nowe częstotliwości, jakby nie. Po prostu trzeba te dekodery, a on chyba nie ma tego dekodera właśnie. I tu nie będą chyba te kanały odbierać, także zobaczymy, czy coś złapie, czy nie złapie, o, powiedzmy. Także dam wam znać, włączę się, na razie ma 43% wyszukiwanie, ale po prostu na razie żadnego programu. Także przypuszczam, że trzeba by było do niego ten dekoder dokupić, nie? Ale tutaj w samochodzie to raczej wymiana wchodzi w grę. No i już taki jak wymieniasz, to już bym wymienił na Smart TV po prostu, nie? Żeby się już po prostu z telefonem łączył, nie? Już z telefonu przerzucać sobie. Znaczy z telefonu, co ja mówię. Internet udostępnić normalnie, YouTube i tak dalej, oglądać na telewizorze, prawda? Także zobaczymy, a ten ewentualnie gdzieś tam komuś oddam. Ktoś sobie dokupi dekoder i w domu jak najbardziej będzie można sobie oglądać. Dobra, jak się coś znajdzie, to dam znać. Słuchajcie, ale numer. Słyszycie to? Znalazłem jakieś kanały. Słuchajcie, 8 kanałów mi znalazł. Zaraz zobaczymy, co tu jest. Polsat. TVN. TV4. TV Puls. TVN7. Puls 2. O, to jest najlepsza. To są najlepsze rzeczy do oglądania. Człowiek chociaż się zrelaksuje, a nie tam, kurde, jakieś śmieszne wiadomości. Dobra, dalej. Czyli mamy Puls 2. TV6. Ale same TVN, żadnych jedynek, dwójek nie będzie, ani innych. No bo to jest... No i Super Polsat jeszcze jest. 8 kanałów. No, także... Także takie kanały bez dekodera. Takie kanały bez dekodera są. No zawsze coś tam można włączyć, chociaż ja tej telewizji to teraz nie oglądam. Praktycznie w ogóle. Ale czasami. Kiedyś wiem, że i na Litwie, czy gdzieś byłem, też wyszukiwałem kanały, to były litewskich, dużo kanałów się odzywało, nie? Także, dobra, ja jeszcze tu parę minut, jeszcze do baru się przejdę, bo za parking jest browarek, to po prostu, zaraz to wyciszymy, to po prostu wezmę ten browarek gratisowy, to się tam da chłopakom gdzieś na załadunku, czy coś, czasami. I tyle. Także będę się zbierał pomalutku do kupy i łogi, natłoki. Kowno. Ja już w Kownie. Ale w tym Kownie... Co może być w tym Kownie? No właśnie. Co może być w Kownie? Koreczek mamy. Mamy koreczek, niestety. Także co? Na szczęście czasu mam multum. Bardzo dużo, bo jeszcze mam. Pokazuje mi nawigacja, że będę 13:52 w Wilnie. A awizacja na 16, także na miękko. Wiadomo, lepiej jechać niż stać, ale co zrobić? Bywa i tak. W tej chwili stoimy całkowicie.
Także tak to, moi drodzy, wygląda. Transport. Transport. Życie w transporcie. Życie kierowcy. Ojejku. Ale na szczęście dzisiaj wyspałem. Także nie ma problemu. Coś tu piszczy. To u mnie tak piszczy. U mnie tak piszczy coś. Nie wiem, czy to słychać. Ciekawe co? Czy to klocek? Czy łożysko? Nie, klocek. Klocek. Troszeczkę coś tam musi, bo jak dotknę lekko hamulca, to już przestaje piszczeć, nie? Także myślę, że to klocek. No, trzeba będzie kontrolować sytuację. Ale myślę, że na 99% klocek lekko dociera tarczy, jak się pomału jedzie i popiskuje, bo jak się szybciej jedzie, to już tego nie ma, nie? Także takie buty. Dobra, ja zmykam dalej. Coś tam po troszku się rusza, no ale o. Słyszycie? Takie popiskiwanie jest. Dobra, odzywam się później. O. Teraz już przestało przy tej prędkości. Zależy, jak się właśnie troszkę szybciej, to przestaje, nie? Piękna pogoda. 22 stopnie. Ludzie zakupy robią w markecie. Także odzywam się później, moi drodzy. Ja tu się bujam w tym korku i zobaczymy, co będzie później, nie? Także jak dojadę na miejsce, czy będzie kolejka, czy nie, się okaże. Także to później. No i ja na firmie. Nie ma nikogo. Także od razu będę się ładował na halę. Ale jak się hamulca dotknie, to przestaje. I przy szybszej prędkości też. Jedziemy zawinąć się z tamtej strony. Ciekawe, czy się tam zawinę. Kolega, daj do przodu. Ja przejadę i ty se co? Zatarasował drogę.
ciasno, postawali wszędzie. A to tak jest, takie warunki są. Taka firemka ciasna, trzeba uważać, by nie przyhaczyć. A osobóweczek. No i dobra, ja się przebieram szybciutko. Rozpinam paski, wszystko i wjeżdżam na halę. Także jak coś, wezmę się później. Ja już porozpinany. Wszystko przygotowane. Pasy pościągane, narożniki pościągane. Już nawet pozwijałem pasy sobie na przyszły kurs. Nie wiem, czy tu coś będzie widać. Pewnie będzie. Także czekamy na razie. Na halę wjechałem, ale nikt tutaj do mnie się nie zgłasza. Nie wiem, czy o 14 jest 14, teraz po 14, czy oni zmiany mają, czy jak. Trzeba poczekać. Także czekam, chyba idę do samochodu, bo może być to tak, że nawet z pół godziny trzeba będzie postać, albo i z godzinę. To ja sobie polecę, może obiadek zjem w tym czasie, żeby potem nie tracić czasu. Także odezwę się później, moi drodzy widzowie. Użyłem magicznego zaklęcia, czyli wyjąłem gary, wyciągnąłem gary, a jak się wyjmie gary, to wtedy zaczynają zdejmować. Także dwie rolki zdjęte, ale coś długo się schodzi. Jedna rolka i 15 minut trzeba czekać. Także nie wiem, jak to pójdzie. W każdym razie zaklęcie działa, także pamiętajcie, jak nie będą chcieli rozładować, czy długo czekać, trzeba wyciągnąć gary do obiadu i wtedy się drzwi otwierają, wózkowy przyjeżdża. No dokładnie. No nic, czekamy w takim razie. Pojechała następna roleczka. Także pomalutku do celu. Wyjechałem już z firmy, pospinałem się, pozbierałem, już jestem nawet w Kownie. Tylko że w Kownie o godzinie 17:24 czasu LT to jest tak. Także co? Toczymy się pomału. Oj kurczę. Normalnie powiem wam, że ciężkie teraz te jazdy są przez te Litwy.
i tu od granicy to wszystko, jest tyle tych remontów, tego wszystkiego, tych zwężek, że naprawdę ciężko się jeździ teraz, kurczę. Czy mi popiskuje sprawdzę. Popiskuje troszkę, no tam któryś klocek. Alko dotknę troszeczkę hamulca, tak tylko dotknę. To już nie słychać. No. Także ciężko się jeździ, no ja tu za kownem muszę się zatrzymać, kurczę, kawę muszę sobie zrobić. Bo tam na firmie zapomniałem sobie zaparzyć przed wyjazdem, bo miałem w planach zaparzyć kawę i dopiero ruszyć tam z firmy, ale... Ale no niestety, nie zrobiłem tego, więc teraz muszę wyjadę tylko z Kowna, z tego kotła i na pierwszą stację za Kownem i kawka. Kawka musi być grana, bo inaczej to nie pojedziesz dalej, no. Sylwo Boss nie pojedzie bez kawy dalej, nie ma opcji. No i dobra, zatrzymałem się na kawkę, także robię sobie kawkę, bo już normalnie szok. Usypiałem dosłownie, także wypiję kawkę, trzeba śmieci iść wyrzucić. Stoję sobie tutaj zaraz na pierwszym parkingu. Pierwszy parking za Kownem w stronę Budziska. Także tutaj za szlabanem. Szlaban już jest naprawiony. Był zepsuty wcześniej. Naprawili. Także... A, jeszcze muszę garnek umyć, kurczę, po zupce. No. Garnek umyć, śmieci wyrzucić. Szybka piętnastka i dalej. Resztę dokręcę sobie. Dokręcę sobie na granicy. I tyle. Także działamy, zasypujemy, zalewamy kawczanę i... Łogiń, panie, łogiń. Granica. Jestem na granicy. 30 dokręcimy. Ale idziemy zobaczyć, jak te koła, nie? Temperatura. Trzeba zobaczyć, nie? Nie, no jest dobrze. Dobrze. Vites majones. Francja, Francja. Idziemy. Idziemy jakąś tą. O, te nogi rozprostować. Jakąś kolacyjkę trzaśniemy i będziemy pomykać dalej. Kolacyjka. A co na kolację? Pyszności. Mianowicie, słuchajcie, moje kolacje ostatnio to wyglądają tak, że zjadam sobie dwa serki wiejskie z jakąś konfiturką. Z jakąś konfiturką. I zaraz wam pokażę, z jaką zjadam dzisiaj. O. Dodaję sobie po prostu do serka wiejskiego konfiturkę i to jest taki troszeczkę na słodko, ale konfiturka... Jest to konfiturka akurat brzoskwiniowa o obniżonej zawartości cukrów. I ona ma bardzo mało, bo ona ma w 100 gramach 97 kalorii. Także naprawdę, naprawdę mało ma. I powiem wam, że smakuje to bynajmniej dla mnie rewelacyjnie, nie? Także lekka kolacja. Taki a la deserek. Ale deserek trochę, ale wysoce białkowa.
kolacyjka także ostatnio mi smakuje. Taką kolację zjeść. Bez żadnych chlebków, bułeczek. No bo wiadomo, muszę po trochu redukować. Na razie dobrze idzie, ale... O, chyba kolega pojechał. Siemano Roberto, gdzie ty tam pomykasz? Gdzie ty tam pomykasz tak po nocy? A standardowo, ze swoją pracą. Daj spokój, po nocach jeździć, toż to już czas odpocząć chyba, panie Robercie. Tam do Kowna miałeś czysto, nie? No ja tutaj stałem na tym, 45 robiłem na szybliszkach, na tej pompie, nie? Tak to spokojnie tam do łąży wcześniej było, nic się nie działo. No trzymaj się tam, powodzonka. Otóż to, a tobie smacznego, bo tam patrzę, że coś gryziesz z drugiej strony. A ja jeszcze do pana wyjeżdżę dzisiaj i też idę leżeć. No, ja tu kolacyjkę sobie jakoś tam drobną zjadam i też na bazę i koniec, nie, na dziś. No, akurat kolega przejeżdżał, poznałem. No powiem wam, że naprawdę spoko. Dobra, zjadam, nie zanudzam was. 30 się dokręci i cisnę dalej. Do domku, na bazę. No i pomykam sobie, pomykam dalej. Już mi niewiele zostało. Także myślę, że około tam godzinki, półtorej godzinki będę na bazie. Około gdzieś pewnie godziny 22. Tak myślę. Także co, kończę tą trasę i w tym momencie chciałbym również zakończyć ten odcinek z wycieczki do Wilna, wycieczki z papierem standardowo. Także wracam do domku, śpiący już jestem, kurczę, zmęczony jakiś, nie wiem. No i co, chciałbym was pożegnać w tym odcinku. Zaprosić was bardzo serdecznie na następne odcinki. Zapraszam oczywiście do subskrypcji i do reakcji pod filmem jakiejkolwiek, żeby nas było więcej, żeby film trafiał do szerszej widowni. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie z pokładu Miecia. To mówiłem ja, Sylwo Boss. Trzymajcie się. Hej!